Cześć kochani, z tej strony Ksenia z Pracowni Przyleśnej. Zapraszam Was na nową inspirację dla Art Story Karolina Binkowska. Już niedługo święta, więc pora zabrać się za ozdoby wielkanocne. Do stworzenia dzisiejszej dekoracji potrzebna będzie mi kolekcja papierów od Karoliny. Jest to kolekcja Baby. Oprócz papieru przygotowałam również kilka kartek ze starej książki. Mam też jajka z HDF-ki w różnych rozmiarach oraz różnego rodzaju tekturki. Przygotowałam również różnego rodzaju wstążki oraz tiul. Przyda mi się również białe gesso oraz farba akrylowa. Do mojej kompozycji użyję również kwiatów z materiału, sizalu oraz bielonych korzonków. Z kolekcji wydrukowałam sobie najbardziej interesujące mnie arkusze. Wydrukowałam je w formacie A5, ponieważ większe nie będą mi potrzebne. Na papierze odrysowuję sobie HDF-kę i wycinam. Do większego jajeczka przygotowuję wydzierankę z tych papierów. Tworzę ją bardzo nieregularnie i zużywam resztki, które zostały mi z poprzednich jajeczek. W każdym projekcie staram się wykorzystać jak najlepiej ścinki, dlatego i tym razem wykorzystam wszystko, co się da. Zarówno papiery, jak i HDF-ki oraz tekturki znajdziecie w sklepie Karoliny. Linki do tych produktów zostawiam w opisie filmu. Czas na doklejenie przygotowanych kawałków papieru. Przyklejam je na zwykły klej. Aby przygotowane elementy dobrze przykleiły mi się do HDF-ki, staram się, aby klej był równomiernie rozprowadzony po całej powierzchni papieru. Na jajku przyklejam również kartki ze starej książki. Wiem, że nie wszyscy posiadają w domu drukarkę, ale to nie jest żaden kłopot. Pamiętajcie, że w sklepie Karoliny możecie zamówić już gotowe wydruki. Nadmiar papieru odcinam nożyczkami. Przy pomocy białego gesso oraz pędzla ozdabiam tył jajka. Z pomocą gąbki zatuszuję niezbyt ładne smugi po pędzlu. Papierem ozdabiam również mniejsze jajeczka. Po oklejeniu moich jajek papierem, białym gesso maluję również brzegi. W ten sposób zamaskuję ciemne brzegi HDF-ki. Podobnie ozdabiam pozostałe jajka. Wybrane tekturki zabezpieczam białym gesso.
Z resztek papieru, który pozostał mi po oklejaniu jajek, postanowiłam zrobić również wydzieranki na mniejszych jajeczkach. Jedno z trzech mniejszych jajek postanowiłam ozdobić również sznureczkiem. Mniejsze jajka przesychają, a ja wracam do dużego jajka. Czas na dekoracje z kartek starej książki. Robię z nich taką harmonijkę, którą przyklejam na klej na gorąco. Taki zabieg sprawi, że moja kompozycja dostanie przestrzenności. Dodam również sisalu, który dodatkowo urozmaici moją kompozycję i doda objętości. Z tekturek, które pokazywałam na początku, wybrałam listki. Zabezpieczę je również białym gesso. Do zdobienia moich tekturek użyję również farby akrylowej w kolorze mosiądzu. Pod wcześniej przygotowaną dekorację doklejam border. Dokleję jeszcze jedną harmonijkę. Czas na zdobienie i doklejanie cudownych kwiatów. Używam też przybielonych lekko korzonków, które dodadzą takiego bardzo ciekawego charakteru całej kompozycji. Między korzonki i kwiaty doklejam również wcześniej przygotowane tekturki. Za pomocą urządzenia do robienia dziurek robię dziurkę w mojej HDF-ce. Stworzę w ten sposób dziurkę, do której będę mogła przymocować sznureczek, na którym powieszę całą ozdobę. Mniejsze dziurki robię również w jajeczkach. Ponieważ duże jajko ma być dekoracją z wiszącymi elementami, do mniejszych jajeczek zamontuję sznurki. Każde jajeczko prócz sznurka otrzymuje również koraliki. Koraliki są szklane i dodadzą w ten sposób dodatkowego ciężaru mniejszym elementom. Sznurki i koraliki są zamontowane. Ponieważ docięłam sznurki troszkę dłuższe
wykonuje na ich końcach niewielką kokardkę. Umieszczam elementy zwisające na dekoracji. Staram się, aby każde jajeczko było na innej wysokości. Moja wielkanocna ozdoba prezentuje się naprawdę dobrze, ale pora na kolejny element. Będzie to kokarda. Wykonam ją z pomocą kokardownicy. To takie urządzenie, dzięki któremu stworzyć można najróżniejsze kokardy. Do mojej kokardy używam tiulu oraz różnego rodzaju tasiemek i koronek. Jak widzicie, zapomniałam zamontować na początku kawałeczka sznurka, którym na koniec zwiążę całą kokardę. Naprawiam szybko ten błąd i układam moje wstążki. Praca z tym urządzeniem jest naprawdę przyjemna. Można stworzyć kokardy większe i mniejsze. Jestem naprawdę mega zachwycona tym urządzeniem. Jeśli go nie znacie, to bardzo Wam polecam. Szybki i naprawdę prosty sposób powstała przepiękna kokarda, którą montuję na mojej ozdobie. Docinam jeszcze gdzieniegdzie różne wstążki i koronki, tak by nie były za długie i nie zasłaniały pięknej kompozycji. Cała dekoracja w tych czarujących, pastelowych odcieniach prezentuje się naprawdę świetnie, ale czegoś tu brakuje. Czy wiecie czego? No oczywiście chlapań. Nie może ich zabraknąć i tym razem. Z pomocą białego gesso chlapania nanoszę na cały projekt. No teraz to jest nie dość, że idealnie, to jeszcze pięknie. Chlapania zawsze robią robotę. Pasują zawsze i wszędzie. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że zachęcę Was tym tutorialem do stworzenia swoich przecudnych wielkanocnych ozdób. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was. Pa!